Hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym naszym materiale. A dzisiaj spotykamy się, ponieważ w internecie wybuchła straszna panika odnośnie przewidywanej ceny PS5. O co chodzi? Otóż ujawniono, że koszt produkowanej nowej konsoli Sony będzie oscylował między 400 a 500 dolarów i niektórych strasznie to przeraziło. Spotkałem się nawet z opinią na jednym z fanpage'y na Facebooku, że cena nowego Playaka może wynieść, uwaga, uwaga, 800 dolarów. Jakim cudem oni doszli do takiego wniosku? Otóż uznano, że samo Sony sprzeda konsolę za 400 dolców, a sprzedawcy i pośrednicy dołożą swoje. Swoje zrobi również koronawirus, który miałby utrudnić dostęp do komponentów. I finalnie w sklepach zapłacimy właśnie 800 dolarów, czyli 3124 zł według kursu z 14 lutego. Moim zdaniem natomiast za konsolę zapłacimy między 400 a 500 dolarów, czyli między 1561 a 1952 mniej więcej 1952 zł i będzie ona bardzo podobna do ceny premierowej poprzedniej generacji. Tak na marginesie w ogóle. Bardzo ciekawi mnie fakt, że nikt podobnych pierdół nie pisze o cenie nowego Xboxa. W końcu Microsoft dotyczą te same zasady co Sony, więc co? Użyją gorszej jakości sprzętu, żeby był tańszy? No nie wydaje mi się. Podobno nowy Xklocek ma być wręcz silniejszy od Playaka, a co za tym idzie, kilkukrotnie droższy. Może kilkukrotnie to nie, ale sporo droższy ma być. Tak jak słyszałem. Ale wracając do tematu. W jaki sposób ja doszedłem do swojej wyceny tej nowej konsolki? Otóż w bardzo prosty sposób, porównując sytuację, jaka była z PS4 w 2013 roku. Według branżowych mediów z tamtego okresu Sony traciło około 60 dolarów na każdej sprzedanej sztuce Playaka w premierowej cenie, która wynosiła 399 dolarów. Prosto można więc policzyć, że koszt produkcji oscylował w kwocie 460 dolców, chociaż niektórzy mówili w tamtym okresie, że było to około 380 dolarów, czyli Sony by zarabiało około 20 dolców na każdej konsoli. Ja jednak najczęściej spotykam się z opinią, że Sony traci. Do dzisiaj spotykam się z opinią, że Sony na początku traciło, więc najbardziej wierzę tej opinii, że to jest 60 dolarów, cena 399, więc koszt produkcji oscylował w okolicach 460 dolców, czyli był bardzo podobny do kosztów produkcji PS5. Mimo że, słuchajcie, znalazłem taki licznik inflacji, on pokazuje w internecie wartość pieniądza z przeszłości na to, ile to warte byłoby dzisiaj. I ile to było w Polsce? 1799 zł. Cena startowa samej konsoli bez żadnej gry. Na dzisiejsze pieniądze musielibyśmy zapłacić 1600 z groszem. Czyli jednak byłoby to troszeczkę tańsze. Nie wiem, jak bardzo jest to prawdziwe, no ale wychodzi na to, że dzisiejsza produkcja konsoli jest jednak troszeczkę droższa. Nie przeliczałem tego w stosunku do kosztów produkcji. Ale tak czy inaczej. Sony w 2013 roku liczyło, że różnica zwróci się, czy może ten dodatkowy zarobek, jeżeli wolicie wersję z tym, że koszt no, to było 380 dolarów, na subskrypcjach PS Plus i sprzedaży gier. Do tego potem jeszcze doszło oczywiście PS Now, który również jest abonamentowy i również przynosi spore zyski. No i oczywiście nie pomylili się, bo czwarty kwartał 2013 roku, czyli dwa miesiące po premierze, to chodzi o stan z grudnia 2013 roku, zaliczyli z zyskiem na poziomie 27 miliardów jenów. A to jest o 17 miliardów więcej niż w tym samym okresie w 2012 roku. Tym samym nie wiem, czemu mieliby zmienić działającą strategię wypuszczenia troszeczkę poniżej kosztów albo
te grosze powyżej kosztów. Przecież wszyscy chyba pamiętamy wtopę, jaką zaliczyli przez startową cenę PS3, która była horrendalnie wręcz wysoka. Właśnie tak wysoka, jak tutaj proponuje kolega z jednej z fanpage'y. Konsoli za, niech sobie przypomnę, zerknę na kwotę, 3124 zł praktycznie nikt dzisiaj nie kupi. To jest za wysoka cena na konsolę, po prostu. Tak samo jak praktycznie nikt na początku nie kupował PS3, bo było za drogie, tak teraz nikt nie kupiłby PS5, bo będzie po prostu za drogie, to byłoby samobójstwo. I Sony, nauczone doświadczeniem z przeszłości, drugi raz nie popełni tego samego błędu, jestem tego zdania, jestem tego niemal pewien. I słuchajcie, zakładając nawet, że sprzedadzą konsolę po kosztach, to jej cena nie powinna przekroczyć 2000 zł za sprzęt, który w domyśle posłuży nam na kolejne 10 lat. A to wcale nie jest wygórowana cena. Dla porównania, cena startowa PS4 w Polsce wynosiła 1800 zł, jak już mówiłem. I no, według mnie była atrakcyjna. No nie oszukujmy się, 2000 zł za konsolę z grą. Podsumowując, jeżeli przewidywana wycena kosztów produkcji nowej konsoli od Sony jest prawidłowa, cena PS5 na premierę powinna być bardzo podobna lub niewiele wyższa od PS4 na start w 2013 roku. Nie ma co panikować, denerwować się czy śmiać, tak, Xboxowcy, do Was mówię. Pamiętajcie, że te same zasady dotyczą również Was. Jeżeli PS5 będzie droższe przez dostępność komponentów i koronawirusa, to samo czeka Xboxa. Trzeba jedynie poczekać do zapowiedzi, która na mój nos odbędzie się niebawem. Również podobnie jak było przy PS4, której to premiera odbyła się pół roku, której to, przepraszam bardzo, prezentacja odbyła się pół roku przed premierą w lutym 2013 roku. A co Wy myślicie o tej sprawie? Myślicie, że cena, że wycena jest prawidłowa? Że jak myślicie, w jakich granicach będzie oscylowała cena? Na Wasze zdanie czekam w komentarzach, a tymczasem będę się już z Wami żegnał. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!